Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, stawia nam bardzo mocno pytanie o, o naszą chrześcijańską nadzieję. Gdzie pokładamy nadzieję na ostateczne spełnienie? Całego świata, jak i nas samych. Pytanie o wzrost Królestwa Bożego, o nadejście Królestwa Bożego, nie dotyczy jednak tylko. Całej historii, ale bardzo, bardzo konkretnie mnie. Pamiętamy o tych fragmentach z Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest w nas, że ono wzrasta niczym ziarnko gorczycy. Zobaczmy, że jest. To jest jakoś bardzo ciekawe, że, że najbardziej wartościowe rzeczy tutaj na świecie, wiara, nadzieja, miłość, ale i prawda, o której, o której dzisiaj tak mocno wspomina Pan Jezus, że one są jakoś niezwykle delikatne, że wydaje nam się, że, że to nie. One rozstrzygają, decydują ostatecznie o naszym życiu. Tak łatwo jest je stłamsić, tak łatwo jest im zaprzeczyć, tak łatwo jest żyć niezgodnie z tymi wydawałoby się najważniejszymi dla nas wartościami. Pan jezus mówi do Piłata, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Nie bójmy się, kiedy, kiedy wydaje nam się, że nie starcza nam środków ekonomicznych, politycznych, marketingowych, żeby, żeby przekazywać prawdę Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że to właśnie nasze osobiste świadectwo, dawane niekiedy w samotności, w rozmowach w cztery oczy, tak jak Jezus z Piłatem, ma szansę, na, ma szansę zmieniać świat, ma, ma szansę rozprzestrzeniać Ewangelię. Nie potrzeba nam wielkich środków, by rozprzestrzeniać Królestwo Boże w tym świecie. Potrzeba nam tylko wierności Chrystusowi.